Ruszył już sezon na prace drogowe. W Łukowie rozpoczęła się właśnie budowa dwóch nowych ulic – Barbary Łukasiewicz i Ryszarda Stankiewicza. W 2020 roku mieszkańcy zwrócili się do mnie z pomocą. Złożyłem wniosek do Rady Miasta o zabezpieczenie środków na projekt. W 2021 roku został wykonany projekt. W 2022 roku miasto złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie. Dofinansowanie zostało przyznane i tutaj zaczęły się schody, bo mamy tutaj mieszkańca, który nam tutaj cały czas przeszkadza w tej budowie, o tak powiem delikatnie. I na przykład na ulicy Królik umowa została podpisana na dofinansowanie w marcu, a na ulicę Stankiewicza dopiero we wrześniu. Ale tak jak widać, inwestycja jest realizowana, mieszkańcy są zadowoleni, rodziła się w bólach, ale myślę, że zakończenie będzie szczęśliwe. Budujemy tutaj dwie nowe ulice. Te ulice są budowane z dużym, bardzo dużym dofinansowaniem. Uprzednio, oczywiście zanim rozpoczęliśmy to zadanie, trzeba było tą ulicę zaprojektować. To wszystko się stało i mam nadzieję, że już w ciągu najbliższych kilku tygodni mieszkańcy tej ulicy, mieszkańcy naszego miasta będą się cieszyć kolejną ulicą i takim bardzo ciekawym łącznikiem pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą Jana Pawła II. Jako pierwsi na teren budowy weszli pracownicy przedsiębiorstwa usług i inżynierii komunalnej. W tym roku pogoda była wyjątkowo łaskawa i pozwoliła nam już w lutym rozpocząć pracę. W zakresie działalności spółki mamy do wykonania wodociąg i kanalizację. To jest kilkaset metrów, które są niejako uzupełnieniem tego, co już zostało wykonane kilka lat temu w ramach projektu unijnego. W tej chwili wykonujemy włączenie do wodociągu w ulicy Jana Pawła II, a następnie będziemy postępować na kolejnych ulicach i budować kolejne metry, kolejne studnie kanalizacyjne. Lada chwila pojawił się również wykonawcy prac drogowych, także przed nami dużo zamieszania, ale mamy nadzieję, że po tym zamieszaniu mieszkańcy będą mogli się cieszyć ładnym, równym asfaltem i w pełni uzbrojoną drogą. Co dokładnie zrobione zostanie na ulicach Barbary Łukasiewicz i Ryszarda Stankiewicza? Dokumentacja przewiduje tutaj chodnik, przewiduje jezdnię wykonaną w standardzie asfaltowym. Również docelowo będzie tutaj oświetlenie uliczne i co niezwykle ważne, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z tej ulicy. Te wody opadowe zostaną odprowadzone do innych ulic, do innych kolektorów. Chcę również podkreślić, że to nie koniec inwestycji na tym terenie. Ostatnie lata to był również taki dobry czas, kiedy udało się miastu nabyć nieruchomości, aby móc chociażby ten widoczny za moimi plecami to włączenie realizować, ale jesteśmy również na etapie projektowania jeszcze jednego włączenia do ulicy Stankiewicza. To włączenie znajduje się w prawo od mojej strony. Tam również jesteśmy na etapie projektowania i kiedy ta dokumentacja, niewielka, ale jednak potrzebna dokumentacja będzie już w naszym posiadaniu, to również dobudujemy ten brakujący fragment i to włączenie również zostanie zrealizowane. Budowa ulic Barbary Łukasiewicz i Ryszarda Stankiewicza kosztuje budżet miasta 5 300 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 mln zł.